Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na kolejnej debacie tuż przed drugą turą wyborów. Drodzy Państwo, myślę, że dość ciekawy czas dla wszystkich, dla kandydatów, których serdecznie witam. Pani Gabriela Staszkiewicz. I pan burmistrz Ryszard Masura. Obserwujemy ostatnio taką trochę trudną sytuację, która podzieliła i cieszyniaków, wszystkie uroczystości, które ostatnio się odbywały, przysporzyły nam sporo emocji, pozytywnych, negatywnych, różnie bywało. Natomiast przed nami chyba taki najtrudniejszy wybór. Wybór kandydata, który przez kilka kolejnych lat będzie nas reprezentował, wspierał, będzie prowadził to miasto. Dlatego po raz ostatni, chyba już przed wyborami, zadajemy jeszcze parę pytań. Udało nam się w czwartek, dzień przed uroczystościami, rozmawiać z kandydatami i powiedziane było, wszyscy jednogłośnie powiedzieli, że ta kampania wyborcza jest bardzo merytoryczna. Mam nadzieję, że dzisiejsza debata będzie równie merytoryczna, równie spokojna, o co wszystkich bardzo proszę. Przedstawię może regulamin tej debaty. Ona się będzie trochę różnić. Niestety uczestnicy nie będą mogli zadawać pytań, natomiast my skierujemy do kandydatów 4 pytania. Na każdą odpowiedź kandydaci mają 4 minuty, ale później kandydaci do siebie nawzajem przygotowali po 3 pytania. Na zadanie pytania jest minuta, na odpowiedź 4 minuty. Zapraszam i mam nadzieję, że wszyscy wyciągniemy z tego spotkania coś pozytywnego, dobrego i myślę, że łatwiej nam będzie stanąć przy urnach wyborczych.